Hej, witam wszystkich imperialistów, tutaj Lukas w nowej serii na moim kanale z doskonale większości z was znanej gry ROM 2 Total War. Czemu ROM, czemu ta seria? A to dlatego, że miałem już od dawna ochotę powrócić sobie do Roma 2 i po prostu zagrać sobie Rzymem na poziomie legendarnym, rodem Julii. I po prostu to już coś, co chciałem nagrać z 2 lata temu, szczerze mówiąc, pamiętam. Teraz mam kopa, który mi wreszcie to umożliwia, bo na tym poprzednim, mimo iż też Windows 10 i tak dalej, to ta gra mi strasznie crashowała. Tutaj po pewnych problemach technicznych udało mi się ustawić wreszcie, żeby właśnie ROM 2, ta edycja Cezara Augusta, czy jakoś tak, co się nazywa, czy Emperor Edition, nie pamiętam dokładnie, z białym tłem. Żeby mi wreszcie chodziła, żebym wreszcie mógł po prostu mieć okazję zagrać w tą grę. Bardzo mi to cieszy. I tak jak mówię, poziom legendarny, początek no niby łatwy, ale też tam będzie trochę zabawy ze wszystkim. I będzie tutaj też tak naprawdę mega kampania. Poniekąd można tak to nazwać, ponieważ będzie to kampania składająca się z 2 gier. Zarówno z Roma 2, jak i Attili. Na początku Roman 2 pograłem sobie do momentu, aż odtworzę mniej więcej to Imperium Rzymskie. Oczywiście to nie będzie nic totalnie związanego z historią, ani historycznie, bo jestem do dupy w takich rzeczach i nie robią to lepiej. Ja po prostu będę grał tak do skutku i mniej więcej zakończę w momencie stworzenia takiego Imperium Rzymskiego, tak potężnego, zarówno jak powiedziałem, na wschodnie i zachodnie. A następnie przejdziemy sobie do Attylii, gdzie tam będziemy mieli ten okres upadku i tam może też będziemy walczyli o przetrwanie tego Imperium Rzymskiego. Zobaczymy, jak tutaj to się wszystko potoczy, jak seria będzie oglądana. Mam nadzieję, że bardzo, ponieważ to jest jak zwykle pierwszy odcinek nowej serii z dobrze znanej starej gry, w sumie pewnie już tak ogranej nacji, jaką są Rzymianie, to liczę tutaj na wasze jakieś lajki, podpowiedzi, komentarze. Ja oczywiście gram na legendarnym poziomie, już miałem okazję sobie trochę to przegrać wcześniej i na szczęście nie przegrać, więc myślę, że też coś pokażę. Tryb koszmaru raczej nie, realizm, tak, czas trwania bitew 60 minut, poziom pomocy brak, to mnie interesuje. Ród Julii, inne rody, tu mamy też ród Junii, założyciel projektu ładu publicznego, z powodu obecności kultury łacińskiej, zdolni rolnicy, większy przychód, tutaj mam też ród Corneli, asymilacja kulturowa, niebezpieczeństwo gardy ładu publicznego, wszyscy będą służyć tylko kosztów utrzymania wszystkich jednostek auxilii, czyli chyba jednostek pomocniczych, z tego co pamiętam. No ale jakoś tutaj mam ochotę wziąć sobie ten ród Julii i zobaczymy, co nam się uda tutaj podbić w najbliższym czasie. Dobra, koniec walenia, koniec pier, jak to się mówi, no i gramy. No i zaczynałem, pominąłem ten cały wstęp, który mi podpowiada, co mam robić, walić ich wszystkich. Nowy cent, Audacibus Anue Coptis, nieważne, nie znam łaciny. Przyczółek do wielkich czynów, chyba to znaczy to w takim razie, czyli to jest w cudzysłowie. Wielkie osiągnięcia mają skromne początki. Stwórz przyczółek, który pozwoli twemu ludowi wybić się nad pozostałe. Wytyczne, zdobądź bezpośrednio poprzez satrapię lub sojusze militarne całkowitą kontrolę nad następującymi liczbami prowincji. 2 i dodatkowa nagroda 2500 w naszym skarbcu. Okej. Okay. Zaczynamy Rzymem, posiadając już tak, 2 armie, z tego co pamiętam. Pierwszą jest... Pierwszą Juliusz Libo. Lucius Julius Libo, drugą nam dowodzi... Kto? Niestety nie wiem, co to jest... Kto? Cornelius Scipto, tak? I w zasadzie ta armia tutaj nam za bardzo potrzebna nie będzie, no chyba, że do utrzymania porządków społecznych w Brandizium, całej prowincji Magna Grecja. W Italii za to mamy trochę lepszą sytuację na początku. Mamy też szpiega Postumia Scapulla. I w zasadzie ja ją zawsze wysyłam, nie pamiętam gdzie, żeby przeszkadzała tutaj naszym przeciwnikom. Sabotaż wojskowy. A nuż nam to trochę ułatwi bitwę. Chociaż nie jest nam to jak najbardziej konieczne do niczego. Niestety tam się nie udało. Tak, technologie. Ja na początku skupiłem się na rozwoju technologii. Pierwsze co potrzebujemy to koszary oddziałów pomocniczych, znaczy co ja zazwyczaj potrzebuję, ponieważ lubię mieć kawalerię dość szybko w moich armiach. Drugie co, nad czym będę pracował, to nad... chyba warsztat nam już udostępnia pierwszą katapultę, więc chyba nad warsztatem. Jeżeli idzie o rozwój naszych prowincji, to zazwyczaj zaczynam od właśnie tutaj tej prowincji Magna Grecja. Jedna z pierwszych rzeczy, które będę potrzebował.
czekajcie, bo tego akurat nigdy nie pamiętam. Tak, tutaj świątynię mogę zbudować. Mam po prostu, nie mam jeszcze tych dobrych przyzwyczajeń. Mamy poziomów rozwoju w tej prowincji 3. Ha, i to nie jest fajne. To może zaczniemy od tego tutaj. Od zbudowania świątyni, która nam by zaczęła poprawiać by tutaj kulturę. Ponieważ w tym momencie mamy 50% kultury łacińskiej, przez co też mamy trochę zwiększone tutaj niezadowolenie w tych naszych prowincjach. Widzicie, minus 8 punktów mamy za to. I niestety też nasza kultura, z tego co tutaj widzę, maleje, a zaczyna rosnąć kultura helenistyczna. Armia dowodzona przez Scypio, ja ją zazwyczaj wycofuję tutaj na północ i wykorzystuję do ataku na Alaje, tak, Alalia, albo Arinium. Wszystko zależy od tego, po prostu jak mi się tutaj to kampania cała poukłada. Werbunek. Tutaj w zasadzie, tak, jeden ten oddział. Plus oszczepników, albo może tak i tak, tak. Coś było. Ta armia jest po prostu wystarczająca, żeby rozbić tutaj armię Ligi Etruskiej. Jak najbardziej. Jesteśmy w stanie pokonać tą armię nawet w tym wsparciu, więc możemy sobie tutaj już rozegrać tą bitwę nawet samemu, tak? Zobaczmy to nasze pole bitwy. Deszcz raczej nie jest mi potrzebny, raczej będę go unikał. Dobra, pogoda może być. Rozpocznijmy rozmieszczanie naszych wojsk. Czyli naszego przeciwnika będziemy mieli albo za lasem. To akurat może nam się przydać do jakichś manewrów kawalerią, żeby ukryć tu kawalerię w tym lesie. Czekajcie, a wsparcie na legendzie w tej grze jest pokazywane, z której strony wyjdzie, czy nie jest pokazywane? Chyba w tej części nie było pokazane. W Warhammerze chyba było, z tego co pamiętam. Tutaj zwyczajowo dwie linie. Też może Astati damy do tyłu, Velites damy do przodu. I wybaczcie, jeżeli będę miał jakieś złe przyzwyczajenia do zarządzania tymi jednostkami, ale jak wiecie, ostatnimi czasy bardzo, bardzo dużo grałem w Warhammera, a już miałem okazję się przekonać, że są tutaj troszeczkę inne rozwiązania, jeżeli idzie o zarządzanie armią. Na przykład nie mogę linii wyznaczać, tak? Mogę im kazać po jakichś punktach jeździć, ale nie mogę im linii wyznaczać. No tutaj niby nadal będzie to ukryte. Tutaj mam kłódkę, czy nie mam kłódki? No nic, jak dla mnie to ja powiem tu jak najszybciej zaatakować te oddziały i je zmiażdżyć. Okej, coś tu dziwnego się, z czemu to tak się mi zapisało? A kawaleria za chwilę przestanie być widoczna. I wtedy mi uderzy z flanki na te oddziały tutaj. O ile będę miał szczęście i się wyrobię z czasem. A i tutaj wyszły te oddziały pomocnicze, okej. No to ja będę pierwszy, najpierw na to uderzymy, czyli jest to co chciałem. Czyli będziemy mieli czas na uderzenie. Zastanawiam się tylko jak sobie poradzić z tą kawalerią. Czy będziemy mieli możliwość ostrzelania tej kawalerii. Weźmy jedną piechotę. Jesteś na lewym skrzydle, chodź tutaj. Także stracę jedną jednostkę Velites i tyle. Nie będzie to żadna duża strata. Albo... tutaj, dobra. Dobrze, tą kawalerię się pozbędziemy. Piechotę pchamy do przodu. Damy radę. Ci są ukryci, więc będą mnie atakowali za niedługi czas z flanki. Najważniejsze jest to, że tą kawalerię... Ej! Nie jest tak różowo. Myślałem, że oni dalej będą, a tu patrzcie. Jak dopiero będziemy mieli starcie z tymi oddziałami tutaj.
Myślę, że jeden oddział Hastati tutaj damy. Więc trzeba zrobić sobie turtla, skoro jesteśmy pod ostrzałem. A tu będą chyba same oddziały Plebsu, tak? Motłoch, zgadza się. Włócznicy i tajscy. To przed nim przejdziemy jak przez masło. Tutaj mamy turtla, możemy marnować ich obstrzeliwanie. Ej, a tym co się stało? No chyba se jaja robicie. Nie wiem, gdzie jest ta kawaleria przeciwnika, szczerze mówiąc. Ej, tutaj nie ma też chyba tego ukrywania. Dobra, to możemy w takim razie naszego generała na razie tutaj użyć. Dobra, wyłączyć turtla. A tak. Tutaj jak najbardziej. Tych krzywdzimy dalej, krzywdzimy, robimy im źle. Tak stać, tak stać, tak stać. Dobrze, teraz. Nie musimy się spieszyć. Znaczy, w sumie tak to zrobimy. I wejdziemy na ich plecy, zaczniemy ich obsługiwać. No i wyjebiście, tu nasza kawaleria uderzyła. Tych lewic też tutaj mamy, zajmijmy pozycję, tak? Na wszelki wypadek, jakby coś tu się miało wydarzyć. Dobra, ci też już nie żyją. No tu pięknie wyrzynamy. No i teraz tutaj we flanku uderzą. Fajnie, że bot jest na tyle głupi, że nie zrobi mi wejścia w plecy. Mam nadzieję, że moje wojska nie są pod ostrzałem, chociaż padają dość szybko, to może i są. No, ale chyba szybciej moi przeciwnicy padają, więc może nie jest aż tak źle. Dobra. Tutaj są prawie wyczyszczeni. Tutaj jak najbardziej są. Dobra, morale się załamało. Nie ścigajmy ich. Jak to tu wygląda? Koło mamy na przeciwniku? Mamy harcowników, mamy resztki plebsu, mamy lepsze oddziały, ale to nam potrzebne nie będzie. Zajmijmy teraz właściwe pozycje tutaj. Naszą kawalerię, dajmy jej inspirację, co nam daje. Walka w zwarciu, obrona w zwarciu, celne strzały na minutę, okej. No chwilę tutaj sobie to zrobimy, ogarniemy się. Zajmiemy właściwe pozycje. Myślę, że weźmiemy ich w kleszcze. Z dwóch stron. Pójdziemy, środek zostawimy pusty. I ewentualnie Velites tu. A, Velites jest niewidoczny, jak się to odznacza. Oni są niewidoczni, to akurat nawet fajnie. Dobra, przebiegnijcie się. To zostaje w środku, zaatakujemy z dwóch stron ich i wtedy myślę, że środek spokojnie sobie ułożymy. Naszą kawalerią sobie też wbijemy się albo w środek i przejdziemy przez szeregi wroga. A, i tu się chyba dało to grupować, to było sensowne. To było to, co mi akurat brakowało w poprzednim Total Warze. I te jednostki chcę ujawnić, o dziwo. To w ten sposób. No weź się kąpie, głupi obróć. Dobra, atakujmy. Brakuje mi też tutaj jakiegoś takiego ręcznego obracania tych jednostek.
No co mnie zdziwiło, myślałem, że to już było rozwiązanie, ale to chyba w Atylii doszło. Że mogłem w miejscu obracać te wszystkie rzeczy. Oj. Jeszcze nie widzą. Wyczniemy zaraz. Tutaj niech się trzymają. Czekajcie, tych tutaj. Pięknie. No i zaraz tutaj złamiemy ich to skrzydło w pierwszej kolejności. Tutaj plebs mi atakujcie. Nasz generał tylko nie zginął. Czekajcie, tu nie ma, pokazuje też tych pozycji, czy strzała trafi w naszych, czy nie, więc... To jest trochę ryzykowne. Nie. Ajajaj. Tak mi to odbi. Daję inspirację nim. Tu łamy to, a tutaj uderzymy kawalerią. Ej, wy mele atakujecie? A. To nie za bardzo. Ty też? Mele? Tak. No to... No dobra, to najpierw to złamiemy. I potem zaatakujemy tutaj. I mają bonus do szturm, obrona zaszczyt, premia do szarży, obrona... Czyli raczej są to walki w zwarciu, okej. Okay. Że premia do szarży jest raczej nikła. No więc poczekamy sobie. Nie ma sensu ich tracić, skoro im brakuje amunicji. No, plebs wysieczony. I sobie mamy też karę za zmęczenie, więc kolejną inspirację tutaj sobie odpalimy. I ja to niech tutaj się ustawią, za chwilę sobie rzucimy inspirację i wtedy zaatakujemy. Chociaż nie wiem, czy to jest walka w zwarciu, obrona w zwarciu, celny strzał na minutę. Nie, to nam nie odnawia. Chociaż... Nie, jest to gorliwe, czyli to odnowiło jakby ich ten... Okej. Okay. Ktoś mi ucieka? Co za tchórze? Ja ich każę potem zdziesiątkować, jak nic. Dobra, przyspieszmy to. W sumie telewizy tak są tanie w rekrutacji, to te są trochę mniej. Ale przynajmniej broń jeszcze jakąś mają. Nie straszy generała. Przecież to lepiej sobie poradzi, no nic. W obkrążeniu zawsze są kary za obkrążenie, więc... To chyba lepsze szarże były jednak. Stoi na rzecz do nauki. Przynajmniej odpoczęli sobie. Tak. A, ci już też tu są. A tak. No to jest różnica, jak walczą na dwie strony.
Dajcie tutaj zaatakujmy. Nikt nie przeżyje. No i teraz w zasadzie zostałoby tylko to przyspieszyć. Bo nic więcej z tym nie zrobimy. No bez przesady już. Ewentualnie możemy tutaj jeszcze rzucać inspirację? Nie możemy. Zwycięstwo! Zakończmy tą bitwę. To minimalne zwycięstwo. Ta gra mnie nigdy nie doceniała. Kawaleria 248 zabitych. Nieźle sobie poradzili również. Straty 1118, walczyło 1280. Ej, to czemu mi pokazywało, że ja mam takie małe szanse na wygranie tego? Dobra. No ci, te jednostki zawsze były przekoksane. Kurka, to jakoś na dystans trzymało tą piechotę z mieczami, to zawsze nie było fajne. Zobaczymy, co będzie, jak dojdziemy do Grecji z podbojami. Tam to będzie dopiero 6 moich jednostek. Chyba, że będę miał katapultę do tego momentu, to już będzie lepiej. A tak czy siak było całkiem nieźle. Dobra. O, jednak umarł. Ups. Się zdarza mi często, więc... Tu muszę się też przyzwyczaić do tego, że jednak mój bohater nie jest przeepicki i może umrzeć, więc weź wieńców w niewolę. Nie, zabijamy wieńców. Dobra, i tutaj wolę, szczerze mówiąc, Triarii posiadać. To jest znacznie lepsza jednostka. Pozostałe rody ród Corneli, pozostałe rody ród Julii. No to bardziej szpiegiem jest tutaj dowódca. Weźmy z rodu Corneli. Chociaż nie wiem, czy ja w tym momencie jakoś nie wspieram tego rodu. Tu już też nie pamiętam za bardzo tych gier. Grabież 550, no ja tych pieniążków nie potrzebuję. Z tego co pamiętam, tutaj też nie można było palić miast chyba w tej części. Jakoś tak mi się to pamięta. Dobra. I teraz tak, jak my stoimy z żywnością, mamy na pograniczu, więc na razie weźmiemy tutaj port rybacki. Potem go zamienimy na coś innego i nie mamy na nic więcej, nie mam na nic więcej pieniędzy, dobra. Tutaj to dorekrutujemy. Tą armię najchętniej bym od razu wysłał do Alalii potem, żeby tutaj przeatakować. A tą zrobiłbym teraz szybki marsz do Ariminum, gdzie dowodzi nam właśnie Scypio. A teraz tutaj nam dowodzi w sumie jak? Palvilus. Palvilus, okej. Okay. Scypio i Palvilus, trudno. Przejdziemy jeszcze nasz rząd. Okej, okay. Marcus, Aurelio Turbo, Ród Cornelis. I powiem wam szczerze, że też słabo pamiętam to zarządzanie tutaj całym tym rodem. Jak to wygląda. Pamiętam tylko, że mamy tą mieć wojnę domową. I to jest w zależności od tego, jakie wpływy mamy. A wpływy nam chyba rosną od tego, im więcej zwycięstw odnosimy danymi naszymi wodzami. Teraz patrzę, że ja sobie zwerbowałem. To jest chyba złe, że zwerbowałem sobie przywódcę stronnictwa. Dzięki temu ich chwała będzie rosła. Więc powinienem raczej go zastąpić kimś innym w kolejnym tym. I chyba tak zrobię w kolejnej turze. No ale dobra, pierwsza tura za nami. Przecież jakbym nie popełniał błędów, to ta seria byłaby nudna, bo bym wszystko podbijał na lewo i prawo. Oczywiście osoby, które znają lepiej tą serię, lepiej pamiętają, bo ja teraz jestem po chyba rocznej przerwie od niej. Mogę mi jak najbardziej pisać komentarze z podpowiedziami. Zawsze się to przyda. I myślę, że ta armia jest już wystarczająca. Żeby tutaj uderzyć. Okej. Czemu tu mi nie idziesz? Dziękuję, dobra. A, jeszcze ty mi zostałeś. Mogę cię dowerbować? Mogę.
Chociaż to czekajmy. Flotę gdzieś tutaj w pobliżu trzymają, bo często jak dochodzę tą armią właściwą, ale przynajmniej tak pamiętam, to ta armia mi stąd uciekała. Więc tutaj do rekrutu, ale nie za dużo, nie za dużo. Tutaj tą armią pójdziemy. I też dorekrutujemy do niej piechotę przeważnie. Okej. Okay. Coś tu mogę zrobić jeszcze w tej turze? Chyba w tej turze nic. Tu będziemy mieli bunty za jakiś czas. No ale to za jakiś czas. Na razie jeszcze jesteśmy do ugrania ze wszystkim. 1200 w kolejnej turze jakoś to wszystko pobudujemy. Chociaż tu by mi się przydało... O nie, dobrze. Możemy forum publiczne budować. To jest to, co ja tutaj chcę mieć. Chyba, że za dwie tury będziemy mieli rybki. I czekajcie, wodza jak się tu wymieniało? W armii. Zobaczymy ewentualnie w kolejnej turze. Dobra. Podział na manipułę. Kurka, jak się ciebie wymieniało, typie? Szczegóły. Dobra, tak średnio to pamiętam. Dobra, zwykły tryb. Okej. Po prostu zaatakujmy. To raczej będzie prosta bitwa, więc na tę bitwę nie będę marnował ani waszego, ani mojego czasu. To po prostu automat. Scypio odnosi zwycięstwo pod Aruminą. Grabież, zdobyte pieniądze. Okupacja, to w końcu nasze terytoria przyszłe. Dobra. I tutaj mamy tarcze manewry. Ja widzę, że raczej rekrutacja tu się żadna nie odbywa, przynajmniej w tym momencie. Armię mamy powiększoną, więc ruszmy. Bo, kurka, dwie tury? Okej, jakbym wiedział, że to przez Neapoli będzie musiało zejść. Ciekawe, czy tutaj działa ta taktyka z Warhammera również. Właśnie blokada powstrzymuje rekrutację armii w danej prowincji. Dobra. I tutaj teraz tak, mamy dwa porty. W Avirum i tak. Ogólnie będę je przerabiał na porty handlowe docelowo. Tak, tutaj potrzebujemy świątyni do zmiany szybkiej, największej zmiany kultury. I z tego co pamiętam, to chyba świątynia Jowisza nam zmienia kulturę najbardziej ze wszystkich. Tutaj też będę używał tych oddziałów pomocniczych w Magna Grecja, a w Italii będziemy robili sobie główne tutaj obozy. Ale to za jakiś czas, bo na razie to i tak z tymi pieniążkami, to jak zwykle stoję hugowo, że tak powiem. Świątynie albo Minerwy. Też świątynia Minerwy by nam się tutaj przydała, bo to nam zwiększy ład publiczny. Ale też mam tutaj świątynię do handlu, a tutaj szczerze mówiąc ta prowincja. Niewolnicy, korupcja, dochód. Nie ma tego rozróżnionego z czego dostajemy dochód. Nie mogę tego przejrzeć szczegółowo. Italia. Możemy też edykt tutaj wydać. Do wysokości podatków, do żywności, do ładu publicznego, doszło przez budynki handlowe. Ok, tu myślę, że możemy to sobie zabrać. Wytyczny, handel i finanse. My ogólnie z handlu mamy 109, więc inwestowanie w to jest jak najbardziej nieopłacalne. A z Syrakuzami, nic w tym dziwnego, tylko oni mnie lubią. Wybaczcie też, że tak ulałem totalnie tutaj co. Z dyplomacją, ale po prostu... Paktu na agresji, niskie, że ten... Nigdy po prostu...
co mnie teraz zdziwiło. Nigdy po prostu Liguria raczej będę chciał w najbliższym czasie zdobywać. Ateny. Be welcome. If I can give you a fair answer, you will have it. Jakbym chciał zapłatę, ofiaruj daninę. I think. Dobra, zobaczmy, tutaj równowaga sił, gdzie jest ich nastawienie wobec mnie. Czy to zadziała mi tak jak w tych, na przykład w For the Warhammerze, bo już sake of naprawdę nie friendship pamiętam. that has been and friendship to come, Zapłata, greetings. ofiarujmy im daninę Now, w let us ramach seek wisdom lubienia together. się. The gods of Okej. Olympus I rejoice że when men będę show miał such good wzrost sense. powolny, We have an accord here. czy tylko jednorazowy. Obecnie mamy 10. Zobaczymy za turę, jak my tutaj wyglądamy z Artenami. Ardajami nie będziemy mieli raczej nic i tak samo Dalmatowie raczej też z nimi nic nie możemy mieć wspólnego. Albo nie, czekajcie, Kartagina nas nie trawi? O Boże, to jest Kartagina. Myślałem o Sparcie przed chwilą. To tak, Kartagina nas nie trawi, nic z tym dziwnego. Ale może czekajcie, relacje. Nie ma nic takiego do nie. Ateny. Okej, jest podarunki ofiarowane, wzrosło ich nastawienie do nas. A jeszcze tak z ciekawości tutaj Masali. Ile z tobą mam tej relacji? -1. Czemu się zgodzili na takie traktaty? A, armia nam. Scypio. Boże, jakie straty ponieśli. I raczej chcę, żebyś był przywódcą. I Scypio, ty jesteś którego rodu? Aha, też Corneli. Małżeństwo. I co mi to robi? Przekupstwo. Okej, minus 5 senatorów. Ale myślę, że mnie to interesuje. Czyli przeszedł do naszego rodu, wyrąbiście. Rudini, to też jest przywódca. No tutaj bardzo chętnie bym tego typa zastąpił. A to już może po walkach z Alalią. Może jak ruszymy tutaj na barbarzyńców na północy. I teraz tak. W zasadzie szpiega wykorzystuje do kilku rzeczy. Odkrywania kolejnych nacji, które możemy napotkać sobie w najbliższym czasie. I tak samo do takich rzeczy będę wykorzystywał tą flotę, która tutaj stoi. Że będę po prostu pływał najpierw do Egiptu, sobie popłynę, potem tutaj. I będę szukał po prostu nacji, z którymi moglibyśmy handlować i zobaczymy, jak z tym wszystkim mi tutaj wyjdzie. Tak samo szpiegiem po prostu raczej odkrywam tym pierwszym szpiegiem sobie, co ja mogę. A czekajcie właśnie, bo czy ja już mogę? To jest bardzo ważne. Czempiona zrekrutować. Czempion był gdzie do odkrycia? Czyli... Czekajcie, ja to badam teraz? A, bo pierwsze to było to. Koszary na obu oddziałów pomocniczych z drugiego poziomu. Tak. Dobra. Zobaczcie, zapomniałem o tym. No i odwrót. Chociaż widzę, że tutaj ta taktyka nie działa. Tutaj ta taktyka nie działa, którą stosowałem w Warhammerze, czyli blokowanie produkcji w danych miastach. I wygląda też, że tutaj nas będzie czekała jednak ciężka walka. Okej. Zobaczymy, co nas czeka następnym razem. Minus 5. Ale to najpierw zajmijmy się tak. Mamy 6 żywności. Tak, tutaj budujemy świątynię. No, rozwój jest dość powolny, a to dlatego, że jeszcze Libeum się tutaj będzie rozwijał. Nie wiem czemu, ale zawsze boty pierwsze mogą wykorzystać sobie jakieś tam prowincje podczas rozwoju. Nasze mi to bardzo denerwowało.
5 do rozwoju, do kultury łacińskiej, a tu mamy do rozwoju natury, do ładu publicznego naturę, plus 2. Kolonia garnizonowa, do przychodu generalnego przez wszystkie źródła, do przychodu samozaopatrzenia. A co byśmy mieli do ładu, do rozwoju, ale znowu kultura nam się... Nie, jest do wpływów kultury łacińskiej też, do rozwoju natury, do przychodów, ale nie mamy do ładu. Czyli tu mamy albo kulturę, albo ład. Nie wiem, co lepsze w sumie. Trudny wybór, trudny wybór. Tutaj na pewno byśmy potrzebowali działy pomocnicze, ale to najpierw może się zajmijmy przychodami i ładem publicznym w Italii. Tak, tego potrzebuję bankowo. I na nic więcej mnie nie stać. Co nie jest też niczym nadzwyczajnie niespodziewanym. Ewentualnie możemy tą armię wysłać tutaj do pomocy. Też nie wiem, z czym mi przyjdzie tutaj walczyć za chwilę. Się martwię, że jeżeli oni za dużo z tego zrekrutują, to może być niewesoło. Tutaj chodźmy najpierw. Ok, minus 5, to jest minus 6. Przydałoby mi się mieć tutaj kolejne to rozwinięcie. Ewentualnie to może zamienić. Zrezygnować z oddziałów pomocniczych na koszt też tego amfiteatru, żeby mieć tutaj do ładu publicznego. I chyba tak zrobię. To zburzę i w kolejnej turze tutaj amfiteatr zaczniemy stawiać. Okej, ci uciekają, czyli tak jak myślałem, co zrobią, też to zrobili. Reformy szkolenia. Udało ci się osiągnąć kolejny próg rozwoju technologicznego. Podział na manipuły, tak. A to już było. Tryb domyślny, atak na miasto od razu. Wyrąbiście. Podporządkowanie. I w zasadzie podporządkowanie to pasowałoby mi. Na początku do nich, bo nie musiałbym się przejmować tym regionem za bardzo. Co prawda wiem, że oni mnie zdradzą w końcu i to jest problem, bo nie przepadają za mną. I tutaj, co pamiętam, w Romie nie było, znaczy w każdej części, to był problem, że te satrapi zawsze, nieważne czy był wasal czy nie, trudno było, nieważne czy cię lubił czy nie, zawsze ci zdradzał. Więc po prostu będę musiał o tym pamiętać, że w którymś momencie i tak będę musiał ich skrzywdzić. Dobra, możemy cię rozwinąć. Więc w sumie możemy teraz zrobić tak, że tu rozwiążemy to wojsko. Nie jest mi aż tak duże potrzebne po prostu. Bierzemy całą naprzód i płyniemy odkrywać nowe światy. Tą armię. Tak? No to jeszcze nie w tej turze może. Trzeba tu wszędzie zapewnić sobie ład publiczny, ale najpierw w tej prowincji? Czemu nagle mam minus 12? Czy ten budynek mi dawał ład publiczny? Nie. Okej. A, zobaczcie, też tak patrzę. Jest przyzwyczajenie z poprzedniej części, znaczy z kolejnej części. A chciałem zobaczyć, jak tam Ateny nas postrzegają. 22, czyli nie rośnie to... I am honored to receive this embassy. And we'll listen with interest to all you have to say. Co znowu jest to procentowo tak, jak to było kiedyś? I think zapłata. Okej. No i teraz nas już lofciają, tak? Be welcome. Ale nadal umowa handlowa jest niska. What the fuck?
Niska. Też niska. No, nie wiem, jak na to mam wpłynąć pozytywnie. Nie wiem, dajmy im cały mój hajs. Umiarkowana, cały czas kurka umiarkowana. Ile ja mam ci zapłacić, żebyś był zadowolony? Nie wiem. Nie, właśnie dlatego zawsze zlewałem tutaj tą opcję. Dobra, Brandizium, bo tu jest większy problem. Tym trzeba się zająć w pierwszej kolejności. Do rozwoju natury, do przychodów z uprawy rolnictwa, do przychodów z rolnictwa, do przychodów z handlu lokalnego, do przychodów zgodnie przez handel, a tutaj do przychodów z samozaprzeczenia, do przychodów, do rozwoju natury, do ładu publicznego. Czyli tu mamy rozwój, a tu mamy dodatkowo ład publiczny zwiększony, jeżeli to jest osada cywilna i samozaopatrzone przez wszystkie źródła 2%. Osada, jak zwykle nie wiemy, z czego to czerpiemy największe zyski, niestety. A nie jest, samo zaopatrzenie. Aha, to jest... Okej, no to bym tutaj poprosił w takim razie osadę cywilną. I tutaj byśmy ewentualnie zbudowali też kolonię cywilną. Tak, kolonia cywilna zwiększa nam wpływ kultury łacińskiej, więc to też może być dla nas i to byśmy mogli osiągnąć już za tur kilka. Naszego szpiega musimy tutaj na północ. No further orders. What do you wish? Treading softly. In Rome's service. Będzie tu też wesoło za chwilę. Nie. Dziękuję. Zreformujemy to oddziały. Zobaczymy, co nas czeka wtedy dalej. A oni mi pewnie zaraz wojnę wypowiedzą. Znając, że cię podejdą pod moje miasto i będzie wojna. Ale też muszę sobie z nimi zacząć relacje poprawiać, bo to też jest ważne. Chociaż może jakbyśmy mieli z nimi pozytywne relacje, może tym razem mi wojny nie wypowiedzą. Ty jesteś Ligą Etruską, nienawidzisz mnie totalnie. Suma 49, traktaty z Liga Etruska, więź kulturowa, z Kartagina, a nienawidzisz działania wojskowe przeciw Liga Etruska, ale to będzie nam malało. Welcome, speak, come on, do not waste time, better spend at hunting. Chociaż, Oladzi. Najpierw budowa naszego wspaniałego Rzymu. Okej, tu już pomalutku opanowujemy sytuację. I w zasadzie jak to zbudujemy, to będziemy mieli prawie to wszystko na plusie. Ładu publicznego, czy do rozwoju natury, kultury łacińskiej. Myślę, że osadę, kolonię cywilną zrobimy. Tutaj. Dobra. Ty mi ruszaj dalej w drogę, przyjacielu. Nasz Juniusie Brutusie. Tylko mi nie wbijaj noża w plecy, proszę cię. Jeszcze. No chociaż jeszcze na to masz 200 parę lat, 190 parę lat, więc nie. 200 parę, kilkadziesiąt. At your service, swift and silent. A shadow among the shadows. Okej. Okay. I osobiście zazwyczaj potem w tą stronę szedłem. Z podbojami. No zobaczymy, jak też Kartagina będzie. W którymś momencie też Kartagina może nas tutaj dopaść i nie będzie zbytnio wesoło. Teraz pytanie. W Hastati ja zawsze mogę rekrutować, tak? Equites, Principis i Triarii. Mógłbym rekrutować, jeżeli bym zbudował koszary Manipul. Ale ja chyba wolę mieć... pomocnicze, a na razie naszą w armię oprzeć właśnie na Hastati. Jeżeli mam być szczery. Kawalerii i ewentualnie w najbliższym czasie jeszcze, jeżeli odpowiednie wynalazki wynajdziemy, to na artylerii również. Czyli tutaj w zasadzie na machinarz oblężniczych w tym wypadku. Zły znak! Imię jednego z twoich podanych jest na ustach wszystkich. Czy dobrze, czy źle? Jeszcze się okaże. No nie. Publiusie Neviuszu Tadiutancie. Coś ty zrobił. Bestia bez serca. Zaufany Harubski przyniósł nam niepokojące wieści.
Nie umiem tego mówić. Spki? Spik? Każdy włożył zewnątrz wieprza, nie załamcie zwierzęcia serce. Bogowie się ugniewają. O Boże! Sto byków trzeba złożyć w ofierze, żeby nie było serca. Ktoś się po prostu pewnie zarąbał, ale wiecie, no takie czasy. Lud ciemny, wszystko kupi. No tu się zastanawiam, jak nas tu rozwinąć dalej. A tu znowu minus 12, bo czemu? Raz minus 12, raz minus 4. Człowieku, bądź mądry. Świątyni też nie zrobię teraz. Tutaj to musimy opanować. Myślę, że tu będę musiał zreorganizować troszeczkę armię. Tylko teraz, kto ma mi dowodzić? Legia druga Antiqua, Italica. Dobra, ja Italikę bym wysłał właśnie do ataku dalej. Tylko jak tu wymienić tego typa, żeby on mi zginął? No to tworzę armię. Potrzebuję w takim razie chyba armii, która musi tu garnizonować, ewentualnie zaraz mi bunty starać się tam stłumić. Tu już mamy minus 4. Ewentualnie może bym zmniejszył... Czekaj, budynki brud. Okej, okay, to też nam wpływa. Wydarzenia minus 3, podatki minus 5, niewolnicy minus 6. Ale przecież zabijałem, nie brałem niewolników. Ale może już bazowo mieliśmy tego dość sporo. Kto wie. Zastanawiam właśnie, co mam tutaj zrobić w pierwszych kolejnościach. Do żywności to tak, jak najbardziej by się tutaj przydało do rozwoju natury. I ta prowincja z czego czerpie główne zyski? Samo zaopatrzenie. To coś tutaj mi kłamie. Suma 317. Skąd to 317, jeżeli wziął, jak to jest 1800? No tu się zgadza, ale tutaj to za cholerę w Rzymie. Tak, możemy ciebie zwerbować. Jako weterana. Moglibyśmy też mieć kolejnego szpiega. Nie pamiętam, weterani byli albo do armii, albo ład publiczny chyba zwiększali, nie? Jeżeli go rozstawię, to chyba tak było. Teraz jak tu się pozbyć? No nic, może Antiqua będzie jednak tą naszą ofensywną armią. Okej. Daleko też mi nie pójdziesz. Dobra, ty ruszaj mi na południe. A, naszego szpiega zapomniał gdzieś dalej wysłać. No, trudno. No, trzeba będzie teraz sprawdzić Atenę, jak my tam stoimy z naszymi relacjami. Syrakuzy zdobywają dalsze terytoria. Reformy szkoleniowe, bardzo dobrze. Pokój, Liguria i Massalia, okej. Okay. Bestia bez serca. To chyba dobrze, tak? No widzicie, wystarczy złożyć 100 byków i od razu się ludzie lubią. Frakcja pokonana, Swebowie zostali pokonani. Bardzo mnie to nie cieszy, ale też mnie to nie interesuje. Dobra, to nagle mamy plus 5,
Minus 2. Co mi zniknęło w tym momencie? Kulturowe cały czas są. A, tu już jest różnica do żywności. Patrzcie, minus 4. Ja tutaj chyba port najpierw muszę zrobić, w takim razie znowu rybacki. To będzie do ładu publicznego na turę z wyniku brudu. Chyba, że to też mi daje 2 do żywności. Dodatkowo zwiększa mi przychody. Do wina, do ładu, do rozwoju naturę. To może najpierw to zrobimy tu do żywności. I potem w kolejnym zrobimy również tutaj kolejny port. Nie jestem pewien, czy to jest dobre rozwiązanie, ale tak też to zostawmy. Jak my tutaj wyglądamy z kulturą w tej prowincji? Tutaj nasza kultura rośnie, ale mniej niż helenistyczna. Kurka, ta helenistyczna rośnie cały czas najbardziej. I to jest niefajne dla mnie. No, może takie coś tutaj popracujmy teraz nad zarządzaniem ziemią. Mamy 500 kasy, to tak mało. W sumie jakbyśmy mieli tutaj kawalerię dorekrutowaną lub trochę jednostek, znaczy trochę artylerii, czyli katapult i tak dalej, to mógłbym już atakować dalej. A tak to jeszcze się zapewnie nie czuję z tym wszystkim. Okej, Syrakuzy i to padło. Uuu, tu macie przekichane. Ja też mam przekichane. Nie kasy teraz, bo Syrakuzy padły. Zacznijmy od dyplomacji z Atenami. Ateny nas... Czyli to spada powoli. Dostajemy jednorazową premię, okej. Okay. W ogóle nie jesteście cywilizowani. Okej, to jest. A może za turę już się zgodzą. Na tą umowę handlową. Knossos. Okej. O, wyjebiście. Liga Etruska. I have little gain in wasting the day on you. Nie. Liguria. Tutaj raczej pójdziemy z atakiem. Wentowie i tak dalej. Z tymi też możemy sobie pogadać. I welcome you, worthy speaker. I listen because... Raczej nie. Też nie. No to jak was nie interesuje, to nie też nie. Muszę zacząć od Pativium, od ataku, bo raz, że widzę, że tutaj toczy się wojna między Dalmatami a Wenetami. I, ale tutaj też dodatkowo mamy kolejne surowce do handlu. Co akurat bardzo by mi się przydało. Tylko teraz pytanie, czy ja tymi siłami dam radę? Może mi potrzebnie tak szpiega daleko wysłałem w drogę. A, ja tutaj miałem... Ciebie. No tylko plus 3, to tak za dużo. Tu znowu minus 3 mamy. No ale za chwilę skończymy budować amfiteatr na kolejnym wyższym poziomie. Tu ewentualnie mógłbym to przebudować na kolejny budynek do jedzenia, tak? Co mi to ty dajesz? Produkcja przemysłu, a tu bym miał do... z handlu, ale minus 2 do zadowolenia. To mi daje 1 do żywności, kurka. No to też tak średnio zadowalające jest to wszystko. Ostatni i tak dalej. To nie, a to bym mógł na co przebudować. Do żywności.
miejsce spotkań. Jak to się dalej rozwija? Z handlu lokalnego albo stadion i mamy zwiększony. To raczej to mnie nie interesuje. Okej. Okay. Czyli nie. Chyba źle zrobiłem. No nic to. Na pewno coś już tu muszę zbudować, bo tu nie mam wyboru. W sumie to możemy rolnictwo tutaj zrobić. A tutaj byśmy wtedy port zrobili zwykły. Handlu morskiego 1700. Nie musiałbym mieć tutaj tego drugiego portu, jakbym miał tutaj te z rolnictwa. To może też tak to zrobimy. Niech to się rozwija mi dalej. Ciebie za to, mój przyjacielu. Najbardziej pod granicę mogę podejść tutaj. Tak. No ale albo w tym momencie decyduję się na dorekrutowanie dwóch oddziałów. Właśnie to Rari może bym dorekrutował, żeby mieć pełen oddział i zaatakować to Patavium. Słuchajcie, jeżeli wyjdę z wioski, to jest minus jeden. Może być. Przejdźmy tutaj. Zobaczymy, co mnie tam czeka. O, ja będę to widział. Raczej nie widzę. Weźmy Rari do maksa. Ewentualnie pójdę jako mięso armatnie podczas walki kolejnej. Płyńmy. No już jeszcze kogoś odkryjemy za chwilę. I zawsze, szczerze mówiąc, tej polityki trochę brakowało. W każdym. You stand idle while these scuttle ticks burrow deep. Do you lack the courage for war? Do wojny przeciwko Ligurii? Czyli tak z nimi będziemy mieli tą wojnę, tylko że ja chcę to w tym momencie zrobić. Wiem, że to pogorszy mi jeszcze bardziej z nimi relacje, no ale cóż. Za bardzo ja nie chcę, żeby oni mi rośli w siłę. Tym bardziej, że ja tą Ligurię to raczej sam będę chciał zdobyć. Nasza wysłanniczka jest tu też obok. No i co zobaczymy? Aż tak niedużo mi brakło, żeby to zobaczyć. Dobra, ale myślę, że mogę im wypowiedzieć tą wojnę. Znaczy nie powinni mi dać rady. Co ja bym chciał tutaj w pierwszej kolejności porozwijać? Dygnitarze by mi się też przydali. Tak, dygnitarzy potrzebujemy. No a tutaj po prostu zaatakujmy. Ale to już może w kolejnym odcinku, bo pierwszy był taki długi specjalnie. Mam nadzieję, że się podobało, mam nadzieję, że było fajnie. Tak jak mówię, no wszelkie porady, propozycje i tak dalej, piszcie mi w komentarzach poniżej. Pamiętajcie, żeby zostawić też tego lajka, bo to jest super ważne. To nie jest stream, to jest zwykły film, więc tutaj akurat wasze lajki dość mocno wpływają na po prostu odbiór tego filmu, tak czy siak. Na samo pozycjonowanie to nie aż tak bardzo, ale na to, że jak ktoś zobaczy, ma 1000 wyświetleń, ale ma też 1000 lajków pod filmem, no to od razu zobaczy, co to za wyjebisty film, więc dzięki wam bardzo za każde wsparcie. No i widzimy się w kolejnym odcinku, już niedługo. Hej!